Mam na imię Ada. Nie Adrianna, nie Adelaida. Po prostu Ada. Na drugie imię mam Małgorzata, a na trzecie Rosalia. Mam 29 lat i mierzę 1,67 m wzrostu. Jestem zodiakalną panną. Farbuję włosy na blond od 8 lat. Naturalnie jestem brunetką. Mój ulubiony kolor to pudrowy róż i mięta. Mam chłopaka od 5 lat, który nazywa się Bilgun i pochodzi z Mongolii. Mam trójkę rodzeństwa. Pierwsze dziecko chciałabym urodzić najwcześniej za 3 lata. Na lewym nadgarstku mam tatuaż. Jest to autograf wokalisty japońskiego zespołu, na którego byłam w koncercie. Uwielbiam psy i w tym roku mam zamiar sobie sprawić labradora. Nie mam nigdzie kolczyka i prawdopodobnie nigdy nie będę mieć. Nosiłam aparat na zęby przez 3 lata. Jestem uzależniona od oleju kokosowego, zielonej herbaty, porządku, sprzątania oraz mojego Instagrama Słodka Ada. Jestem romantyczką i marzycielką. Jako nastolatka pisałam pamiętnik oraz opowiadania do szuflady. Mam ogromne poczucie humoru. A jednocześnie podchodzę z dystansem do wielu rzeczy, zwłaszcza do siebie. Kiedyś miałam problemy z zasypianiem, ale odkąd mieszkam ze swoim chłopakiem, kłopot zniknął. 9 lat temu chorowałam na bulimię i kompulsywne objadanie się. Był to bardzo ciężki okres w moim życiu, ale na szczęście sama z tego wyszłam. Praktycznie nie czytam wiadomości i nie oglądam telewizji, bo mają na mnie zły wpływ. Często miewam trudności z zagadywaniem do nowych ludzi. Jeśli jednak nowa osoba wykaże mi inicjatywę, jako pierwsza jestem duszą towarzystwa. Jako mała dziewczynka topiłam się w morzu, ale moja mama mnie uratowała. Miałam też złamaną lewą rękę. Ludzie mówią, że jestem hipochondrykiem i wszystkiego się boję, ale ja konsekwentnie zwalczam swoje lęki. Podobno mam nierozwinięte talenty do śpiewania, rysowania i fotografowania. Kto wie, kim bym teraz była, gdybym więcej czasu im poświęciła. Moim ulubionym sportem jest taniec. Swojego czasu chodziłam nawet na zajęcia taneczne. High heels, twerk, hip-hop i sexy dance. Praktycznie nie noszę biżuterii, poza tym łańcuszkiem od mojego chłopaka. Nie mam prawa jazdy, ale aktualnie robię kurs i zamierzam zdać za pierwszym podejściem. Kocham podróżować. Chciałabym zwiedzić cały świat. A szczególnie wszystkie kraje azjatyckie. Umiem porozumieć się w 3 językach: polskim, angielskim i japońskim. Japońskiego uczyłam się przez 5 lat, a wszystko zaczęło się od bajki z dzieciństwa Czarodziejka z Księżyca. Chociaż w szkole uczyłam się rosyjskiego i francuskiego, to niewiele umiem powiedzieć. Będąc przy szkole, skończyłam wyższe studia na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności. A moją pasją jest zdrowe odżywianie. Dzięki temu praktycznie nie mam problemów z przeziębieniem. Nie umiem wyjść z domu bez śniadania, dlatego najczęściej jem jaglankę i owsiankę. Nie przepadam za to za czekoladą. Za to moim ulubionym rarytasem są naleśniki. Swój kanał prowadzę od 1,5 roku. Mam jeszcze drugi, który prowadzę razem z siostrą. Zaczęłam nagrywać, bo chciałam stworzyć coś swojego i podzielić się tym ze światem.